Więc na chwilę obecną wydaje mi się, że ciężko byłoby wprowadzić jiu-jitsu na olimpiadę. A to dlatego, że dla przeciętnej osoby jest mało czytelne. Jak ogląda się walki tych topowych zawodników, nie mówię, że wszystkich, ale tam, nie wiem, bracia Mendes, czy powiedzmy zawodnicy tego kalibru, no to bardzo często walka wygląda w ten sposób, że łapią się w pogardę, mocują się przez 5 minut, pojawią się może ze 2-3 akcje i dla osób, które się tym interesują, trenują to na co dzień, te niuanse są widoczne, a dla osoby, która przychodzi z boku, po prostu dwóch ludzi się mocuje i niewiele z tego wynika. Gdyby więcej było zawodników, tak jak kiedyś Kobrinia, gdzie to było bardzo widowiskowe, być może. Wydaje mi się, że największą szansę na chwilę obecną ma grappling albo submission, dlatego że tam te walki są jednak na tym wysokim poziomie. Bardzo szybkie, dynamiczne i przyjemnie się to ogląda po prostu, więc myślę, że w pierwszej kolejności to. Wydaje mi się, że to jest dlatego, że zarabiają dużo więcej pieniędzy na ADCC. No, co by nie powiedzieć, jest to... wydaje się być troszeczkę bardziej prestiżowy. Grappling na razie sobie gdzieś tam, powiedzmy, raczkuje. Ale rozwija się dosyć prężnie, co można o tych zawodach powiedzieć, że z turnieju na turniej wygląda to coraz lepiej. No, ale niestety nie ma nagród pieniężnych, a dla większości tych takich topowych zawodników, no to jest niestety codzienny chleb. Więc oni starają się jechać na taki turniej, gdzie zwyczajnie mogą zrobić. I być może jest jeszcze jeden aspekt, kontrola antydopingowa. No, nie ma co się ukryć, patrząc na niektórych z tych najlepszych zawodników. No, odżywki węglowodany i bułka z bananem, no to nie wystarczą, żeby zbudować taką formę, a niestety na grapplingu kontrola antydopingowa jest dosyć mocno pilnowana. No to przede wszystkim, po pierwsze byłem bardzo mocno zaskoczony tym, że się pojawiło takie ogłoszenie i to zaskoczony negatywnie, a to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że uważam, że robienie zawodów na tydzień przed takimi, powiedzmy, oficjalnymi mistrzostwami Polski, a mówię oficjalnymi dlatego, że jest to turniej, który został wypracowany przez wiele lat przez wszystkie kluby ciężką pracą, a tutaj nagle pojawia się jakiś pomysł, który ma zamiar to storpedować. Z tego co wiem, to w ogóle te mistrzostwa planowane były pierwotnie w ogóle na ten sam dzień, żeby zmusić zawodników do wyboru, co już w ogóle uważam jest ciosem poniżej pasa. A jeśli chodzi o sam związek, no nie chciałbym używać mocnych słów i tak stanowczo się wypowiadać, ale jestem przeciwny temu pomysłowi z kilku powodów. A to po pierwsze dlatego, że czytając nazwiska osób, które się tam pojawiają, no to zwyczajnie większość osób nie znam, a gdzieś tam w tym środowisku jestem od kilku lat. Jeżdżę po tych zawodach i jak wcześniej tam się wypowiedziałem już chyba na Grappler Info, od kilku lat po każdym większym turnieju przedstawiciele klubów zostawali, żeby sobie porozmawiać, poustalać pewne rzeczy, ustalić właśnie, gdzie może będą mistrzostwa Polski, ustalić jakiś kalendarz imprez i tak dalej, po to, żeby to wszystko się rozwijało i zawodnicy mogli sobie trenować, a tutaj nagle okazuje się, że pojawia się jakaś grupka osób, której tak naprawdę, nie mówię, że wszystkich, ale większości tych osób zwyczajnie tam nie widziałem. Pojawiają się tam ludzie, których na zawodach nie widziałem nigdy w swoim życiu. Pojawiają się osoby, które tak naprawdę nie wiem, czy kiedykolwiek zorganizowały jakiś turniej, a teraz nagle chcą się brać i decydować o jiu-jitsu. Jestem przeciwny. Co więcej, uważam, że przyjdzie taki moment, gdzie wszystkie największe kluby same w jakiś sposób sobie wypracują, czy to będzie federacja, czy Polski Związek Brazylijskiego Jiu-Jitsu, ale uważam, że jest nas tyle, że jeżeli już zawodnicy mają płacić składki, to niech to idzie na brazylijski jiu-jitsu, a nie na jiu-jitsu tradycyjne. Co więcej, mógłbym się jeszcze odnieść do... Tam coś było napisane a propos stypendiów i kadry Polski. Pytanie moje jest takie, po co kadra Polski, skoro wszystkie zawody jiu-jitsu są otwarte? Chyba że w jakiś sposób tam kadra ma być wspomagana finansowo, ale wydaje mi się, że może być tutaj problem, dlatego że jeżeli ktoś upatruje podobieństw do grapplingu Polskiego Związku Zapaśniczego, no to trzeba spojrzeć na to, że Polski Związek Jiu-Jitsu, no jiu-jitsu nie jest sportem olimpijskim. Tych zawodników jest mało i zakładam, że finansowo też nie jest tam najlepiej. A zapasy są sportem olimpijskim, co więcej, zawody organizowane przez FILA. FILA jest organizacją, która skupia organizacje krajowe.
i te zawody są dużo bardziej prestiżowe, więc siłą rzeczy jakieś stypendium można wywalczyć, a na jakiej podstawie ktoś ma dawać stypendium za jiu-jitsu, gdzie tak naprawdę jest może jedna federacja i ona ma bardziej charakter, co by tu nie mówić, komercyjny, więc wydaje mi się, że tutaj jest to troszkę naciągane. Jestem przeciwny i uważam, że no zachowanie, pomysł jest nietrafiony i niezbyt ładny. Jest to brak szacunku dla osób, które przez tyle lat ciężko pracowały, żeby te turnieje wypracować i sprawić, żeby było tak dobrze, jak jest teraz. Ciężko mi powiedzieć w tym momencie, no to na pewno byłaby jakaś dłuższa rozmowa, którą musiałbym odbyć, nie tylko z Bagim, ale też z kolegami z innych klubów, ale na chwilę obecną nie widzę takiej możliwości, dlatego że nie widzę sensu łączenia się z komisją jiu-jitsu. Wydaje mi się, że mogę się mylić, oczywiście nie chciałbym tutaj nikomu umniejszać, ale osób trenujących brazylijskie jiu-jitsu jest dużo więcej niż trenujących jiu-jitsu tradycyjne. To dlaczego my mamy być jako jiu-jitsu jakąś podkomisją w jakimś związku? Wydaje mi się, że przy odrobinie chęci uda się zrobić to samemu. Czyli środowisko jiu-jitsu będzie w stanie sobie same wypracować jakieś ramy. Ktoś tam w ogóle się wypowiadał, że chciałby mieć klub umieszczony w jakichś ramach prawnych, żeby móc się ubiegać o stypendia. To dlaczego nikt nie grabnie, nikt nie przyjeżdża? Polski Związek Zapaśniczy jest bardzo otwarty, za co tutaj no, podziękowania się należą prezesowi, panu Kłoskowi. To jest organizacja, znaczy grappling jako dyscyplina, na początku nigdy go w ogóle nie chciał ruszać, aż Marcin Ludek, Piotr Bagiński, tam jeszcze kilka innych osób postanowiło się na to zabrać. Proszę bardzo, można jeździć na zawody grapplingu, na pewno będzie wtedy więcej osób, jest szansa na stypendia. To nie jest to samo. Wydaje mi się, że pomysł taki może być nietrafiony z tego tytułu, że po pierwsze nikt nic nie zyskuje na tym, że jakiś inny związek się za to bierze. Poza tym wydaje mi się, że prestiż takich zawodów byłby niezwykle niski. Nie wydaje mi się, żeby któryś z takich zawodników brazylijczyków z tej wyższej półki chciałby na takie zawody przyjechać. Pojawiają się takie turnieje jak World Pro na przykład, gdzie są nagrody pieniężne i tak dalej, ale z tego co widziałem na listach startowych, no nie ma tam wiele osób, a można pojechać tam, jeżeli ktoś naprawdę chciałby sobie powalczyć. To są prestiżowe zawody, wygrywając można się załapać na piękną wycieczkę do Emiratów. No gdybym miał zdrowie żebra, na pewno bym sobie spróbował pojechać, chociażby powalczyć. Więc wydaje mi się, że na razie powinniśmy się trzymać tego. Zrobimy najlepiej, zwłaszcza, że tak jak Filipy Koszta na stożu mówił, i BJJF stara się też prowadzić jakieś takie zmiany i coraz bardziej no, w tym kierunku, żeby no, ten sport rozwijać, żeby nie był taki komercyjny, albo żeby to szło bardziej w kierunku być może takiego właśnie czegoś jak fila. No oczywiście chciałbym podziękować standardowo, czyli wszystkim kolegom i koleżankom, z którymi trenuję, bo dzięki nim mogę podnosić swój poziom. Mam nadzieję, że jak wyzdrowieję, to będę mógł podnosić go jeszcze bardziej. Bardzo chciałbym podziękować sponsorom kadry polskiej w grapplingu, bo umożliwili nam ten wyjazd i sprawili, że był dużo tańszy niż powinien być. Nie pamiętam niestety wszystkich sponsorów, mam nadzieję, że zostaną wymienieni albo chociaż loga zostaną pokazane. No i bardzo chciałbym oczywiście podziękować sponsorom, którzy na co dzień mnie wspierają i pomagają trenować. To jest firma Alsecco. I bardzo serdecznie chciałbym podziękować Polskiej Żegludze Morskiej za wielką pomoc w moim codziennym rozwoju na treningach. Dziękuję bardzo.